Blisko 800 młodych tancerzy wzięło udział w przesłuchaniach do 8. Zabrzeńskiego Festiwalu Tańca Igraszki. Lubię taniec, to jest taka moja pasja i lubię tańczyć. To się zaczęło jakoś 2 lata temu, jak mnie do tego zachęciła moja koleżanka, no i już tak zostało. W Igraszkach bierzemy pierwszy raz udział. Wrażenia bardzo dobre, bardzo miła atmosfera, dużo zespołów, dużo dzieci, dużo różnorodności, więc lubimy takie festiwale, gdzie jest dobra atmosfera, jest pełno dzieci uśmiechniętych i zadowolonych z tego, co robią. Kierujemy się takimi różnymi kryteriami, na przykład patrzymy na technikę, na dobór strojów do danego tańca, na choreografię i na ogólną taką radość dziecka podczas tego wykonu. Poziom jest zróżnicowany, ale powiedziałabym, że może wyższy niż w tamtym roku. Także naprawdę dzieci są bardzo przygotowane i widać, że trenerzy, instruktorzy czy panie ze szkoły, z przedszkola włożyły bardzo dużo pracy w to, aby dzieci wyglądały dzisiaj tak, jak wyglądają. Przedszkola do nas przyjechały z różnych stron, z Syrynii, z Żywca, z Katowic, z Bytomia, z okolicznych miast. Mamy też dodatkową kategorię soliści i duety, gdyż się okazuje, że taka kategoria jest pożądana wśród młodych tancerzy, coraz więcej solistów się nam pojawia, także będziemy oceniać w 3 kategoriach. No i już za tydzień poznamy laureatów. Myślę, że wybór nie będzie łatwy. Koncert galowy odbędzie się 12 kwietnia o godzinie 17 w Miejskim Ośrodku Kultury w Zabrzu. Yeah.